Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i dzisiaj tak naprawdę będzie wielki dzień. Jak sami widzicie, mamy prawie 400 poziom na tym Wojowniku. Brakuje nam bardzo malutko. Nie wiem, czy samą awką dobijemy ten poziom. Być może będzie tak, że będziemy musieli tutaj dobić na przykład jakimś lochem, jakimś tam jednym czy dwoma tornadami, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ile dokładnie z tej awki dostanę. Bardzo możliwe, czasem dostaję, nie wiem, 250 milionów expa, czasem dostaję 200, no to wszystko zależy od misji, więc zrobimy sobie dzisiaj tą awkę. Jeżeli to nie wystarczy, to pociśniemy tam z jedno, może dwa tornada i ten 400 poziom wbijemy. Dlaczego to jest fajne? Fajne to jest, no generalnie, że 400 poziom wojownik, no to już jest coś, można powiedzieć, mocnego, ale oprócz tego zrobimy to jako pierwsi na serwerze, bo jak widzicie tutaj Pikachu ma 398,5, Tracer ma 395, no generalnie już tutaj większość ma dużą stratę, jeżeli chodzi o wojowników, natomiast my tutaj głównie z Pikachu walczyliśmy. No i na ostatnim weekendzie epickim, dokładnie w piątek, przebrałem się, wymieniłem itemki sobie, wymieniłem też trochę itemków pachołkom i bardzo dużo lochów pocisnąłem. Nie wszystko mi się udało niestety zapisać, jak widzicie tutaj mam zapisane tylko 4, jeszcze z tego jeden z 6, ale to też wam nie pokazywałem, to wam pokażę. Sporo mi się nie udało zapisać, no też wiadomo, trochę tych tornad zrobiłem, tego też nie zapisywałem, to jakby logiczne. No ale generalnie wbiliśmy tam jakoś 1,5 levela mniej więcej z samych lochów, no a to na tym poziomie na wojowniku to jest naprawdę bardzo dużo i mieliśmy dokładnie początek 399, chyba tam 399 i jakieś 60 milionów expa, coś takiego. No i generalnie dzięki temu można by powiedzieć, że wyprzedziliśmy tego Pikachu i teraz sobie spokojnie robiliśmy awkę, nie klikaliśmy w ogóle żadnych lochów i tak dalej, i tak dalej. No i jak widzicie, już przez te kilka dni, to było w sumie od piątku, w piątek już awkę zrobiłem, czyli powiedzmy, że od soboty sobie tak ciułamy tego expa. No i jak widzicie, brakuje nam bardzo, ale to bardzo malutko, żeby ten 400 poziom wbić. Dzisiaj, tak jak mówię, to zrobimy za wszelką cenę. Oprócz tego pokażę wam te walki, które tam zrobiłem, które tam pokonałem, ale po prostu nie nagrywałem tego. Generalnie no lochy, które pokonałem. No i co więcej. I tyle, na tym się będzie tak naprawdę opierał odcinek, więc może tak, zanim tutaj w ogóle przejdziemy do awki, tutaj wehikuł już sobie odebrałem, kółkiem może zakręcimy, zawsze to jakiegoś tam expa zakładam, że z niego dostaniemy, to możemy od razu rozmontować, to możemy dać do kociołka, tu już zadyszkę, to tego nie będziemy ruszać. Dobra, no i okej, jakiegoś tam expa żeśmy sobie z tego kółeczka dostali. Tutaj widzę, że mam jeszcze 4 walki za punkty doświadczenia, to już też możemy w zasadzie zrobić, żeby to już było z głowy. Zobaczcie, że w ogóle dostajemy po 500 tysięcy tego PD. Nie wiem, czy to już od 393 poziomu. Tak mi się teraz rzuciło w oczy. No a wiadomo, że gdyby tak było, to już bym na Paladynie i na Berserku i na Łowcy zresztą też takie wartości dostawał, więc nie wiem, czy coś zmienili w tym temacie, czy po prostu nie zwracałem na to uwagi, no ale to 500 mi się tak od razu na tym wojowniku rzuca w oczy. Okej, od razu zrobiliśmy sobie misję dzienną, czyli generalnie chyba wszystko, z czego możemy dostać expa, już dzisiaj sobie zrobiliśmy, więc teraz możemy lecieć w misyjki. Misyjki oczywiście biorę na expa, no może to nie jest jakieś tam, nie wiem, najciekawsze na świecie, no ale po prostu wiadomo, no to mawką głównie ten level dzisiaj dobijemy. Nie wiem jeszcze, czy będę od 400 szedł na golda, na 90% tak, natomiast cały czas się nad tym zastanawiam, cały czas myślę, czy to będzie na pewno dobre, czy może troszeczkę to przesunąć na tym wojowniku, no bo jednak jak sami wiecie, jak zawsze o tym mówię, że na każdej postaci idę od tego 400, natomiast tutaj jeżeli chodzi właśnie o wojownika, no to chciałbym tak to, powiedzmy, lepiej przemyśleć, czy na pewno to będzie ok, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak pójdę od tego 400, no bo po prostu nie zależy mi tu na levelu tak naprawdę, bo level, jeżeli Tracer, podejrzewam, bo Pikachu do mnie traci bardzo dużo expa, natomiast jeżeli Tracer zrobiłby te lochy co ja, to podejrzewam, że nawet mógłby mnie jeszcze w tym expie wyprzedzić, ja tutaj po prostu z tymi lochami przycisnąłem, więc no i tak tego expa najwięcej na serwerze nie mamy jako wojownik, tak więc no jakby nie zależy mi na tym, nie? Nie zależy mi na tym, ja też nie jestem tam fanem jakiś najwyższy, wiadomo, że level jest fajny, ale teraz te levele się dostaje co 20 dni z kalendarza, zresztą mogę wam tu pokazać, że dokładnie jutro już będziemy mieli 401 poziom, tak więc generalnie, tak jak mówię, ja tutaj nie jestem fanem jakiś tam szybkiego expienia i tak dalej, zwłaszcza po tym 400 poziomie. Teraz już się zaczyna, można powiedzieć, taki powoli late game, mógłbym tak to w sumie powiedzieć, bo jeszcze to nie jest takie, wiecie, 450+, no ale już ten late game powoli się zaczyna, no i po prostu teraz będą się dla mnie liczyć statystyki, a nie tutaj właśnie
to jak najwyższy level, żeby mieć jako ten wojownik, no bo nie oszukujmy się, no ciężko mi będzie dogonić jakichś tam berserków i tak dalej. Jak już mierzyć w najwyższy level, no to jednak wolałbym generalnie na całym serwerze, no a niestety tutaj jako wojownikiem bardzo ciężko dorównać berserkom, bardzo też jest wojownik kosztowny, jeżeli chodzi o lochy i jeżeli chcemy dotrzymać tempa berserkom, no bo na przykład musimy robić coś takiego, że bardzo dużo skracamy twierdzy, żeby gemami sobie nadrobić statystyki i po prostu jeżeli te gemy mamy mocne, no to wtedy te lochy padają, gdzie berkom to pada tak o po prostu, bo berki są jakie są, więc no tutaj tak jak mówię, z tym levelem jest ciężko. Natomiast teraz chcę się skupić na statystykach i żeby te statystyki mieć jak najwyższe, no jesteśmy wojownikiem, więc to tym bardziej można by powiedzieć, że przemawia za nami, żeby po prostu sobie, żeby po prostu być jak najmocniejszym, tutaj już im później powiedzmy, tak więc no chyba jednak tak jak mówię, na 90% na tym 400 poziomie sobie w tego golda przeskoczę. Zresztą teraz mam jeszcze, można powiedzieć, cały weekend na zastanawianie, bo teraz i tak jest event golda, więc i tak będziemy sobie te misje na golda brać. No właśnie, i dlaczego robię te misje tak szybko, no bo i tak muszę to zrobić, bo trzeba wartę ustawić o 14, żeby sobie po 12 odebrać i żeby już mieć ten bonus z eventu golda, nie? Więc jakby i tak to muszę zrobić. Dobra, co tu będzie? Tu powiedzmy, że będzie ta. Jak my tutaj w ogóle stoimy? A, to już jest ostatni pasek. No ile nam brakuje? No będzie nam trochę brakować, nie? Będzie nam trochę brakować. No dobra, no trudno. Będziemy musieli to jakoś dobić jakimś, powiedzmy, tak jak mówię, jakimś tam lochem, najprawdopodobniej tornadem po prostu, no ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj powiedzmy, że sobie weźmiemy tą misję, tutaj mamy za 6 milionów, spoko, tutaj mamy 4-3, no i teraz pamiętamy też, żeby sobie zostawić 2,5 minutową misję na 10 i na 11 piwku, bo przeważnie ona daje nam wartości misji takie, jakie byśmy mieli z 10-minutowej, ja o tym często mówię, ale może niektórzy o tym nie wiedzą, więc warto wspomnieć. Dobra, tą tarczę sobie weźmiemy od razu do rozmontowania. Tutaj jak najbardziej tą misję można wziąć, to tak jak mówię, idę 100% tutaj expa póki co, no bo chcemy wycisnąć jak najwięcej, ale ja tak zawsze robię, że do tego 400, no to zawsze 100% expa, oprócz oczywiście eventu golda, nie? Oprócz eventu golda, coś nam się tu w ogóle zwiesiło, nie wiem czy mi zaraz nie wywali, czy ja coś nie kliknąłem? No, coś się zwiesiło, dobra. Okej, serwer nie odpowiada, no ja tutaj nie mogę robić cięć, a w zasadzie nie chciałbym robić cięć, więc błąd systemu. Okej, poczekajcie, może się tutaj po prostu przelogujemy w ten sposób. Dobra, już wzięliśmy jakąś misję. Dobra, którą my tutaj chcemy wziąć? No chyba tą 7,5 minuty, chociaż to nie jest jakieś tam, powiedzmy, wybitne. No ale dobra, niech będzie ta. Te rękawice sobie też od razu rozmontujemy. Lecimy tutaj dalej, cyk. No i w tym akurat przypadku nam się nie udało, no bo już wszystkie ostatnie misje, powiedzmy 3, są na 7,5 minuty, ale tak jak mówię, generalnie z 10 i 11 piwka warto sobie zostawić te 2,5 minuty, bo często dostajemy na przykład 6 milionów expa tutaj w moim przypadku za 2,5 minuty, czyli taką wartość, jaką bym miał za dyszkę. Także po prostu polecam coś takiego robić. Dobra, tutaj 7,5 minuty jak najbardziej. Tutaj tą sobie weźmiemy, no i teraz... No i dokładnie, mamy 2,5 i zobaczmy jak teraz, no teraz na przykład za 2,5 minuty 3,6 milionów expa, 3,6 miliona dokładnie i myślę, że to spoko wynik, nie? Więc tak jak mówię, warto coś takiego robić. Dobra, puścimy tutaj sobie wartę, no i co? No ile nam brakuje? Brakuje nam dokładnie 60 niecałe milionów expa, czyli tak naprawdę dwa tornada musimy zrobić i dzięki temu wbijemy ten 400 poziom. No i oczywiście chcemy to zrobić, więc tak, ja sobie może teraz tutaj na tego wezmę itemki, powiedzmy, że to, dobra, troszkę miejsca sobie tu zrobimy, co my tu możemy mu jeszcze dać, możemy mu dać hełm, pasek już ma, o, to mu jeszcze możemy dać, dobra, na razie powiedzmy, że tyle, okej, okay, i teraz lecimy po prostu do tornada, no i tutaj mamy bloka, na którym ostatnio się zatrzymałem, gdy właśnie klikałem te lochy, gdy się przebrałem, no i mamy, tak jak mówię, słoniątko, to jest wojownik, dość mocny, z tego co wiem, Pikachu ma tornado na poziomie 875 około, czy tam 874 dokładnie, więc to tak jak mówię, no on tego expa nie dość, że jest cały czas do przodu z lochami, bo oprócz 20 tornad mniej więcej, to on ma jeszcze dwa lochy za 300 milionów expa do przodu, nie? A zobaczcie, że traci do mnie w tym momencie, dobra, padł, traci do mnie w tym momencie 1,5 levela, no i mamy to, mamy 400 poziom jako pierwszy wojownik na W40 i jako bodajże siódma, zaraz to sprawdzimy, ale bodajże jako siódma osoba będzie nagranie jako dowód, jako siódma osoba
na serwerze, tak ogólnie, no i chyba jako pierwszy Polak też, więc to też można powiedzieć, że fajnie. Tutaj powiedzmy, że sobie zrobię do miniaturki jakimś tam screena, więc na razie niech to będzie, ok, możemy wziąć kontynuuj, no i spoko, padło to, powiedzmy, że jest git, dość tanio to Tornado poszło, myślałem, że będziemy musieli się bardziej wykosztować, no a tutaj sami zobaczcie, mamy trochę w ogóle też golda, to możemy jak najbardziej sobie tutaj w siłkę dorzucić, niech będzie. Co my tu mamy jako następne, czy to jest znowu wojownik? Tak, to jest znowu wojownik, to w ogóle nas już nie interesuje, nie ma sensu tego klikać. Nasz cel został osiągnięty, więc tak. Tak jak mówię, 400 poziom, teraz sobie idziemy tutaj tą naszą salę chwały, coś się dzisiaj w ogóle nie mogę wysłowić, ale nieważne, to chyba z tych emocji. Idziemy sobie w tą salę chwały, no i zobaczcie, mamy tutaj Pikachu 398, mamy Trazera, mamy Netratoxa, mamy Ice Ghosta, tutaj widzę Actimel, jeszcze jakiś Qualastro, Super Salad, no ale jak widzimy, no jako wojownik zdecydowanie pierwsza osoba z 400 poziomem, to myślę, że nie ma co. Natomiast tutaj możemy policzyć 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj Alvaro, dokładnie 6. Alvaro tym DH sobie tutaj też ciśnie, no współczuję mu, no ale okej. Zresztą widać po rankingu, że każdy z 400 plus jest tam jakoś powiedzmy w tym top 10 ściśle, a tutaj Alvaro tym DH 401 level, no i w tym na 15 pozycji się ledwo trzyma. No ale okej, więc jak widzimy 6 osób, jeszcze tutaj raz możemy policzyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i tutaj Alvaro 6, dokładnie 6 osób, czyli jesteśmy jako 7 osobą na serwerze, która wbija 400 poziom. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to tutaj Actimel ma 388, tutaj widzę, że Nemesis, który zresztą jako pierwszy był 300 poziom, o ile dobrze pamiętam, zresztą ma tak napisane, więc na pewno to prawda, no to wbił ten 300 poziom właśnie jako Polak pierwszy, no wiadomo, z wiadowcą, no to tam idzie o wiele łatwiej z tymi lochami, no ale tutaj już teraz wchodzi regularna gra i po prostu my ten 400 poziom też jako Polak wbiliśmy tym razem pierwsi, więc tak naprawdę moje cele na tą postać zostały, można powiedzieć, osiągnięte w tym momencie, najprawdopodobniej sobie przeskakuję na Golda i najprawdopodobniej już nie będę tutaj o ten level aż tak bardzo się starał. Teraz tylko do góry statystyki, no i to, że jesteśmy wojownikiem, no to liczę, że tutaj prędzej czy później na tą jedyneczkę sobie wskoczymy. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Jedyne, kogo teraz tak naprawdę, kim teraz się przejmuję, powiedzmy, oprócz oczywiście Pikachu, z którym walki będą, powiedzmy, że wyrównane, jak tutaj te gemy sobie troszeczkę, można powiedzieć, naprawimy, nie? W sensie, no podbijemy tą kopalnię i wydobędziemy lepsze gemy, to generalnie walki z Pikachu będą wyrównane, natomiast tutaj tego no, in your face'a, powiedzmy, że się boję, no bo to jest jednak paladyn, nie? I z tym paladynem to różnie bywa w tych walkach, jeżeli chodzi o late game, jeżeli chodzi o wojownika, więc generalnie tutaj jego się boję, on tutaj jak widzicie kopalnię ma chyba taką samą jak my, Mogeby ma bardzo, ale to bardzo podobne. My tutaj mamy dużo tych 600, to też byśmy mogli to pozmieniać. No może ma z dwa poziomy kopalni więcej, jakoś tak 26-27 bym obstawiał. Natomiast no jak sami widzicie, on tutaj idzie praktycznie web w web z nami, no i może być to dość ciężkie. Tutaj ma w ogóle tych statystyk też więcej, 7400, 7300 HP. O, my tutaj w ogóle też sporo golda do niego tracimy. No ale to jest jakby do nadrobienia, więc dlatego wypadałoby w tego golda już zacząć iść. Ale generalnie tutaj on te itemki też ma ulepszone. Te gemy mu trochę tych statystyk dają, ale żeby to były aż 3000, aż 2000 tej siły, no to jednak jest to sporo, ale dobra, to powiedzmy, że nieważne. Mamy 400 level, jutro od razu będzie 401 z kalendarza, więc cel został osiągnięty. Dobra, lecimy teraz tu, na szybko wam jeszcze pokażę to strefa mroku, to nas nie interesuje. Znowu pająki, to jest bodajże Hemoridor, o ile dobrze pamiętam. No i tutaj Barbar nie zrobił za wiele. Tutaj Maguś Mariusz, zobaczmy. Tu w ogóle widzimy, że się walka zakończyła na Kunegundzie. Także no Mariusz trochę zrobił, no i tutaj nawet nie jesteśmy pokazani w tym okienku, czyli po prostu nawet nie walczymy i Kunegunda sama tego zwiadowcę pokonała. No i to nam dało 300 milionów expa, to już było 6 grudnia, chyba wam tego nie pokazywałem, nie jestem pewien, ale raczej nie, bo to nie było wcale tak dawno. No i teraz jak widzicie 11-12, czyli piątek ostatni, czyli wtedy kiedy się przebieraliśmy, kiedy przebieraliśmy pachołków i cisnęliśmy potem 400 poziom. I teraz tak, Walkiria, czyli to co już nam powinno dawno paść, no ale nie chciało, Barbar nie zrobił za wiele, tutaj Maguś tak samo, nie jakoś wybitnie. No i zobaczcie, Szwana Kunegunda znowu, znowu tutaj praktycznie całe HP zabrała. No właśnie to jest to, ta Kunegunda, musimy bardzo o nią dbać jako wojownik, no bo w tej strefie mroku ona nam większość tych walk naprawdę robi, nie? Więc no generalnie, tak jak mówię,
To jest tak naprawdę najważniejsza dla nas, nie? Bo jeszcze jak gramy zwiadowcą, to jeszcze to możemy jakoś samemu uratować. No a tutaj tym wojownikiem, zobaczcie, ona miała tylko 35 milionów HP, tam czy tam 37, a i tak nam prawie całe nasze zbiła. Więc i tak ledwo tak naprawdę wygraliśmy. Dobra, tutaj dostaliśmy jakiś hełmik, ale to nieistotne. Mamy Puszusia. Puszuś, czyli kolejny zwiadowca, chociaż nie kolejny, bo Walkiria to był chyba wojownik. No ale generalnie zwiadowca. Zobaczcie, że sam Barbar zrobił mu bardzo dużo. Tutaj Maguś też jakiegoś krytyka walnął. Drugi krytyk prawie 100 milionów sam Maguś zabrał. No i 257 milionów. Kunegunda połowę tego, co jej zostało, zbiła mniej więcej. No i teraz sobie wchodzimy my i bijemy go. No tutaj widzimy jakieś uniki i tak dalej, ale mocny krytyk z naszej strony. No właśnie, ten wojownik też jest dobry, bo on nieraz jak walnie tego kryta z wysokiego rozrzutu, to też zrobi sporo. No ale generalnie mówię, no w tych lochach wcale nim nie jest tak łatwo. Okej, 300 milionów kolejne zainkasowane. No i tutaj jeszcze mi się zapisał Golden Gyanpi, to jest Max, z którym też już długo się męczyliśmy. Widzimy, że on jest dość papierowy, tylko tutaj muszą krytyki siadać z naszej strony. No w sensie bardziej ze strony naszych pachołków. No i tutaj dość dużo go zostało, no ale my dwa soczyste krytyki i udało się go pokonać. Po Golden Gyanpim jeszcze chyba by Willy Rex, coś takiego, też go pokonaliśmy. Teraz stoimy na Alvaro, no bo to jest kolejny magi. Znowu tutaj podejrzewam, że troszeczkę się z nim pomęczymy. O, przy okazji nam wleciało osiągnięcie, to też może sobie zapiszemy, więc na razie chwila dla screena, powiedzmy, bo ja w ogóle screenuję z nagrania i to wstawiam w miniaturki. Dobra, więc niech będzie tak. I co my tutaj teraz mamy? No podejrzewam, że jakieś tornado by popadało. Generalnie ten Bozorków to raczej jest jeszcze ciężkie. Ten Ara Pedagog, z nim myślę, że mogłoby pójść. Tutaj generalnie tego maga i tutaj tego zwiadowcę Pikachu ma dalej, więc ich myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy próbować. Jeżeli chodzi o strefę światła, to tak naprawdę ciężko tego, myślę, że jak nam, tylko tu musi szczęśliwa próba podejść. Tu musi coś takiego być, bo to jest zwiadowca, więc tylko nie ma za dużo HP, więc tutaj no on, widzicie, nie może robić żadnych uników, my musimy zrobić parę bloków, jakieś krytyki w odwecie, nazwijmy to, no i ten faktycznie, ten artysta nam tutaj padnie, ale to musi być bardzo szczęśliwa próba i tutaj widziałem, że w tym Hemoridorze też już próby były dość bliskie, no teraz akurat nie, ale generalnie, o widzicie, dość niewiele HP, to jest w ogóle chyba, nie, on tam blokował, nie, to jest wojownik zwykły. Teraz my zablokowaliśmy, tutaj jakiś krytyk, tak, to jest zwykły wojownik. Tutaj z nim też generalnie są te walki takie bliskie, więc niedługo on też będzie do ubicia. Ale to jakoś tam w przyszłości. Na razie już tak jak mówię, z levelem mi się jakoś bardzo nie śpieszy i tak dalej, więc już tutaj nie będę jakoś tam nie wiadomo jak bardzo klikał i tak dalej, i tak dalej. Więc co, to może już sobie odznaczymy, bo i tak wam pokazałem. Ja wam dziękuję za oglądanie, fajnie, że towarzyszyliście mi w tym wbijaniu 400 levela, bo tak postanowiłem, że coś takiego nagram, bo jednak z tego wojownika dużo materiałów się nie pokazuje, bo ja tutaj generalnie na nim gram sam, generalnie z niego nie nagrywam, podczas nagrania też nieraz się robi jakieś głupie decyzje, a tutaj na nim się wolę skupić, żeby on faktycznie, o, tutaj mamy jakąś klatę, żeby on faktycznie jakoś wyglądał. Więc po prostu dlatego na nim, tak jak mówię, gram w większości sam, tylko tam od czasu do czasu wam wrzucę jakąś aktualizację. No a teraz byliście przy mnie i ze mną podczas wbijania tego 400 poziomu. Także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Zostawcie kciuka w górę albo w dół, napiszcie jak tam u was, jeżeli chodzi o level. No ja się jaram, nie? Ja się jaram. Fajnie, że w końcu jakiś taki konkretny wojowniczek, powiedzmy, na 400 poziomie wskoczył. I coraz silniejszy będzie się tutaj robił. Także tak jak mówię, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.